Annuncio Vobis Gaudium Magnum Abemus Papam Odmawiajmy różaniec Katecheza Świętego Jana Pawła II, wygłoszona 29 października 2003 roku. W październiku kończy się rok różańca. Jestem głęboko wdzięczny Bogu za ten czas łaski, w którym cała wspólnota Kościoła mogła pogłębić refleksję nad wartością i znaczeniem różańca jako modlitwy chrystologicznej i kontemplacyjnej. Kontemplować z Maryją oblicze Chrystusa. Te słowa zaczerpnięte z listu apostolskiego Rozarią Virginis Marie, stały się niejako mottem roku różańca. Wyrażają one syntetycznie, autentyczne znaczenie tej modlitwy, prostej, a zarazem głębokiej. Jednocześnie uwypuklają związek między wezwaniem do modlitwy różańcowej a drogą, jaką wskazałem Ludowi Bożemu w moim poprzednim liście apostolskim, nowo milenio i neuntę. Jeśli bowiem na początku trzeciego tysiąclecia chrześcijanie mają być tymi, którzy kontemplują oblicze Chrystusa, a wspólnoty kościelne stać się prawdziwymi szkołami modlitwy, to różaniec stanowi drogę maryjną. A przez to uprzywilejowaną do osiągnięcia tego podwójnego celu. Kościół, który pragnie coraz lepiej odzwierciedlać misterium Chrystusa, medytuje tajemnicę Jego Ewangelii w szkole Maryi. Jest to droga Maryi, droga, na której zrealizowała swą wzorcową pielgrzymkę wiary jako pierwsza uczennica wcielonego słowa. Równocześnie jest to droga autentycznej pobożności Maryjnej, całkowicie skupionej na więzi łączącej Chrystusa i jego najświętszą matkę. Na ten rok chciałem polecić ludowi Bożemu dwie doniosłe intencje modlitwy: o pokój oraz za rodzinę. XXI wiek, który rozpoczął się pod auspicjami wielkiego jubileuszowego pojednania, niestety, Odziedziczył także liczne i wciąż jeszcze nie wygasłe zarzewia wojen i przemocy. Wstrząsające zamachy z 11 września 2001 roku i wszystko, co później wydarzyło się w świecie, sprawiło, że napięcie wzrosło na całej planecie. W obliczu tych niepokojących sytuacji odmawianie różańca nie jest ucieczką w życie wewnętrzne, lecz świadomym wyborem wiary. Kontemplując oblicze Chrystusa, który jest naszym pokojem i pojednaniem, pragniemy wybłagać u Boga dar pokoju przez wstawienictwo Najświętszej Marii Panny. Ją prosimy o siłę potrzebną, byśmy stali się budowniczymi pokoju, poczynając od życia codziennego w rodzinie. Rodzina to właśnie komórka rodzinna powinna być pierwszym środowiskiem. W którym przyjmuje się, pielęgnuje i chroni pokój Chrystusa. Jednak w naszych czasach, bez modlitwy, coraz trudniej jest rodzinom realizować to powołanie. Dlatego właśnie byłoby dobrze powrócić do pięknego zwyczaju odmawiania Różańca w domu, jaki panował jeszcze w poprzednich pokoleniach. Rodzina, która modli się zjednoczona, zjednoczona pozostaje. Zawierzam te intencje Maryi, aby strzegła rodziny i wyjednała pokój dla wszystkich i dla całego świata. Życzę, aby wszyscy wierzący pod opieką najświętszej dziewicy, zdecydowanie szli drogą świętości, patrząc na Jezusa i medytując na modlitwie różańcowej tajemnicę zbawienia. Będzie to najcenniejszy owoc tego roku poświęconego modlitwie różańcowej.